Siemanka, witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę o moim osprzętowaniu jako czarodziej. A dlaczego zaczynam to robić? Pierwszy powód. Mikrus23 napisał do mnie: witam po obejrzeniu pana filmów z YouTube z Dark Souls 2. Kupiłem grę i sam zacząłem grać czarodziejem. Świetna postać. Tylko nie mam pojęcia, czym się kierować w doborze armoru. Nie ma w nich na przykład inteligencji i jaki rodzaj zbroi mogę nosić. Może jakaś mała podpowiedź. No, tak jak dla niego napisałem, ja magikiem to jest pierwszy raz w tym serialu gram gier, także dużo nie wiedziałem. No, ale pokażę, co na razie mam uzbrojone. Wiem, że dalej będą zbroje, które pomagają. Znaczy, to nie są zbroje, to są ciuchy, które pomagają, że szybciej nasz bohater magię rzuca. No, ale do tego punktu jeszcze nie doszłem. Zobaczmy, co mamy. Mam sztylet plus 7. Jak wiecie, to jest moja jedyna broń ręczna, którą używam. Okulary. Znaczy lornetkę. Mam dwie różdżki do różnych czarów oczywiście. Obydwie są podwyższone. Jedna do plus 5, druga do plus 4. No i jakie mam teraz rzeczy, ubrania na sobie. Spodnie mam zwykłe, nic specjalnego. Rękawiczki mam Jester to taki clown, co La Króla kiedyś był. Nie pamiętam, nie wiem jak on się nazywał. A one robią te rękawice to, że ja więcej pieniędzy zarabiam za zabicie przeciwników. Niestety nie mam wymagań do tych rękawic, ale tak czy inaczej pieniędzy więcej dostaję. Czyli one dużo mi nie pomagają w obronie, ale dostaję więcej pieniędzy. Następna rzecz. Mam szaty magika. Zero praktycznie specjalności w tym jest. No i ostatnia rzecz. Czapka podróżującego sprzedawcy, która też pomaga dla mnie, że zdobywam więcej pieniędzy i częściej rzeczy znajduję. Pomimo, że nie piszę, że więcej pieniędzy, to dodaję też trochę ona pieniędzy. Następne rzeczy w moim wyposażeniu są pierścienie. Pierwszy pierścień, który przeważnie mam na sobie, to jest ten Ring of Blades plus 1 lub Stone Ring. Ten pierścionek pomaga, że więcej zniszczenia robi dla przeciwników, a ten pierścionek pomaga, że jeżeli ich uderzam, to bardziej ich zbijam z równowagi. Oczywiście w przyszłości będę miał dojście do pierścionka Leo Ring, się nazywa chyba. To daje on więcej zniszczenia dla broni, które są kują, czyli dla sztyleta mego będzie dużo więcej zniszczenia dawać. Następny pierścień mój to jest Gold Serpent Ring plus 1. A to jest lepsza wersja od tego pierścienia. Oczywiście dodaje więcej pieniędzy i pomaga też, że więcej rzeczy przeciwnicy zrzucają. Czyli mam dwie rzeczy, co dodają pieniądze. Trzy rzeczy, przepraszam, co dodają pieniądze i dwie rzeczy, które dodają, że więcej rzeczy przeciwnicy zrzucają. Trzeci mój pierścień to jest ten, czyli Clear Blue Stone Ring, który pomaga, że szybciej moje czary ja rzucam. Jest bardzo ważna rzecz jako magik, żeby jak najszybciej twoje czary rzucać. No i czwarty pierścionek to jest Clarency Ring. To jest pierścionek, który pomaga, że wytrzymałość mi szybciej się wraca. Też jest bardzo ważna rzecz. Wytrzymałość jest jedna z najważniejszych rzeczy w tej grze. A pierścionki, które przeważnie ja zmieniam, to jest ten z tym lub z tym pierścionkiem Ring of Life Protection, który jeżeli ja zginę, nie tracę nic, nie tracę pieniędzy, tylko pierścionek mi się łamie. Jest bardzo dobra rzecz. Tak jak widzicie, moja zbroja jest nic ciekawego. Ustawiona jest na to tylko, żeby więcej pieniędzy zdobywać i więcej rzeczy znajdywać. I również, żeby jak najszybciej się toczyć, jak najdalej. Im zbroja cięższa jest, tym wolniej się toczysz i bliżej. Ten bohater, on potrafi wytrzymać jeden do dwóch ciosów bossa byle jakiego.
3 do 4 ciosów jakiegokolwiek przeciwnika zwykłego. Czyli on nie jest ustawiony na długie przeżycie, cios w cios się bić. On jest ustawiony na to, żeby albo z odległości, albo żeby unikać i dookoła pleców dobiec. No ale okej, okay. Z tej opowieści wyszło następny komentarz od następnego subskrybera mego, Adam Bryk, który napisał, jak z nim, żebym poszedł, pogadał z gościem w tym miejscu. Huntsman Corpse. On to nazwał... Ja nie pamiętam nawet, jak on nazwał, ale przeczytam na was drugą jego komentarz, że jak pójdę tutaj w te miejsce i pogadam z gościem, tym, co siedzi tutaj na krzesełku, jeżeli mam powyżej 20 wiary i inteligencji. Okej, jak z nim pogadasz, to dostaniesz szaty twórcy uroków. Z tym typkiem na krześle, czyli z tym o teraz, co jestem, potrzebujesz 20 wiary i 20 inteligencji, ale ty masz tego więcej, a i jeszcze coś, daj jak najszybciej odcinek, nie mogę się doczekać. Doskonałe, rezonująca dusza urok, twój najlepszy czar. On ci bierze 500 dusz, jeśli chcesz tego użyć. Sorry za orty. A nie rozumiem, co to jest orty. No, ale dziękuję bardzo jeszcze raz, Adam, za podpowiedź. Tego nie wiedziałem. Tak jak mówię, magikiem dużo nie gram. Bardzo dobra podpowiedź, bo to jest bardzo wcześnie w ciągu gry. Oczywiście 20 trzeba jednego i drugiego skilla mieć. Ale to nie jest takie długie. Dobrze, zobaczmy. Niech pogada on do nas. I tak jak powiedziałeś, dostajemy i dostajemy jeszcze różdżkę jakąś. Różdżka pewnie nie będzie najlepsza. Od tej, co mamy. Ale okej, zobaczmy, co mamy za sprzęt. Pierwsza rzecz, znajdźmy to. Okej, to jest bardzo dobre. Powiększa, ile mamy magii. Sprawdźmy, o ile to powiększa. Okej, okay, tego czaru, powiedzmy, mamy 22. Jak założymy ten kaptur... Może na heksy to nie działa, zobaczmy na to. Albo, o, przepraszam. Muszę odnowić sobie licznik. 24, no okej, okay, nie jest za dużo, ale zawsze dwa magie więcej. Czyli to jest jakieś 10% niecałe. Więcej daje nam magii. Przydatne, bardzo dobra rzecz i dosyć fajnie wygląda. Następna będzie nasza szata zmieniona. A tutaj nie ma nic specjalnego w niej, ale statystyki ma o wiele lepsze niż moja poprzednia i jest lżejsza, czyli oczywiście założę ją. Następne rękawiczki. Tak samo nie ma nic specjalnego widocznego. Czasami są ukryte rzeczy specjalne w szatach różnych, także to jest też możliwe. Jest mniejsze waga o wiele i statystyki są podobne. Niektóre są lepsze, niektóre są gorsze. Ok, założymy. I spodnie. No, w spodniach też nie ma nic za bardzo specjalnego. Ale wszystko jest mniejszej wagi, mniej ważyc, nie? To jest bardzo ważna rzecz. No i wyglądam teraz dosyć fajnie. Jak widzicie, o wiele więcej się toczę i o wiele szybciej. No i wyglądam też tak jak ten gościu Darth Maul, czy jak on się nazywał w Star Wars. Także jeszcze raz, Adam Bryk, dziękuję ci bardzo za tego typa. Mam nadzieję, że wszyscy inni ludzie, co tego nie wiedzieli, skorzystają sobie z tego. I podziękujcie dla niego też, tylko dzięki niemu ja to wiem, nie? Tak jak mówię, dużo rzeczy w tej grze do nauczenia się jest. Ale jeszcze zanim pójdę, porozmawiajmy o tym, jakie ja mam skillsy w dniu dzisiejszym. Jak widzicie, chwileczkę włączę tylko... Okej, okay, vigor, czyli ile mam życia
O Boże, ten drugi raz ten gościu mnie inwazję robi. No okej. Okay. Zobaczmy, co się stanie. Nie mam magii takiej dobrej na granie przeciwko ludziom. Także długo chyba nie pożyję. Ten gość tutaj czatuje, no ale okej, jesteśmy w grze, no to zagrajmy. Mała interrupcja. Ostatnio jak z nim grałem, przegrałem, miałem małe opóźnienie, ale to nie była wina, czemu ja przegrałem. Przegrałem, bo był lepszy ode mnie. No, gdzie jesteś, kolego? Chyba będziemy musieli go wysłać z powrotem do domu. Bo coś on tutaj nie przychodzi do nas. Okej, jest. Tak, to jest ten sam gość. Dlatego jestem w postaci zombie, dlatego że on mnie zabił. No, ale okej. O, jak widzicie, opóźnienia znowu, no ale był lepszy ode mnie. Jest bardzo dobry gracz z niego. Także, no, pokonał mnie fair and square, nie, jak to się mówi. No ale okej, wróćmy się do moich statystyk. Podniosę tylko pieniążki i pójdę z powrotem do Medjula, żeby znowu nie było żadnego przerwania dla nas. Okej, niech się trochę załaduje szybciej ta gra. Super. O, jeszcze zobaczymy, jaka ta różdżka ja dostałem od niego. No ale okej, pójdziemy pierwszy do Medjuli. Okej, spójrzmy pierwszą na tą różdżkę i zobaczymy później, jakie mam statystyki. O! Okej. To jest fajna różdżka. Ona z wyglądu jest bardzo fajna. Mi się zdaje, że to jest dobra różdżka, jak ją się podwiększy do maksymalności. To jest jedna z lepszych różdżek chyba. A okej, to jestem w błędzie. To bardzo dobrą różdżkę chyba też dostaliśmy. Przynajmniej bardzo ciekawo interesującą. No ale okej. Moje statystyki jeszcze pogadajmy. A życia mam podstawowe. Nic do góry nie dałem. Endurance, wytrzymałość też do góry, nie pamiętam, żebym dawał, chyba jest podstawowe. Vitality, tak samo do góry nie dawałem, cały czas jest. Vitality to ile mogę rzeczy nosić na sobie. Attunement oczywiście dałem do góry, mam na 30. Siłę nie dawałem do góry, bo mi niepotrzebna jako magik. Dexterity tak samo nie dawałem do góry, bo to na magika jest nieprzydatne. Adaptację dałem do 21. Oczywiście adaptacja pozwala, żebyśmy szybciej się poruszali, chodzili, magię rzucali, toczyli, cokolwiek. Czyli bardzo ważna statystyka dla każdego bohatera. Inteligencję 41 i wiarę 41. Dwie najważniejsze statystyki chyba dla magika, mi się zdaje. Poza attunement. Attunement pozwala oczywiście więcej magii mieć na sobie. No ale okej. To są moje ustawienia. To jest nowe moje wyposażenie dzięki tobie, także bardzo ci dziękuję jeszcze raz, Adam Bryk, i mam nadzieję, Mikrus, że tobie też coś to pomogło. Większość, tak jak mówię, pomocy przyszło ze strony Adama, no ale to jest jeden z powodów, czemu zacząłem ten kanał, po to, żebyśmy jeden od drugiego sobie się uczyli, nauczyli się sobie nowe triki, jak polepszać swoją grę. Okej, dzięki wam za oglądanie. Życzę wam bardzo miłej nocy, czy wieczoru, czy dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.